Wiesz, dlaczego on to o Krakowie wspomina? Bo to te radia takie żydowskie, one lubią Kraków. Aleksander Pszaniak, Polskie Radio. W czasie kilkuletnich prac archeolodzy znaleźli na obszarze Redutu Ordona w Warszawie ponad 2500 zabytków. Na początku grudnia ubiegłego roku Ministerstwo Kultury zatwierdziło decyzję o wpisaniu Reduty jako pola bitwy do rejestru zabytków. Jednak społecznicy walczący o ochronę Szańca obawiają się, że to nie powstrzyma deweloperów planujących inwestycje w miejscu walk powstania listopadowego. Dr Wojciech Borkowski z Państwowego Muzeum Archeologicznego podkreśla, że oprócz ponad 2500 odnalezionych przedmiotów wykazano nowe fakty historyczne dotyczące Reduty Ordona. W raportach było podkreślane to, że była znakomicie ufortyfikowana. Okazało się, że nie, że ona nie została dokończona. Artur Nadolski ze Stowarzyszenia Reduta Ordona obawia się jednak, że badania nie pomogą w zachowaniu terenu. Żeby ratować Redutę, potrzeba 20 kilka milionów złotych, które mogłaby i powinna wyłożyć pani prezydent Grody Kwałc. Mazowiecka konserwator zabytków Barbara Jezierska ma nadzieję na rozpoczęcie kolejnych badań, które pozwoliłyby rozszerzyć decyzję o wpisaniu Reduty do rejestru zabytków. Jest duża szansa, że Szaniec zostanie, jego położenie precyzyjnie określone i wtedy wpiszemy kolejny raz nowej decyzji to, co zostanie odkryte. Z odnalezionych podczas wykopalisk zabytków Państwowe Muzeum Archeologiczne wraz z Muzeum Wojska Polskiego chcą stworzyć wystawę opisującą obronę Warszawy z 1831 roku. Karol Dermont, Moros, Polskie Radio. Zbiory Muzeum Techniki w Warszawie na sprzedaż to czarny scenariusz zapowiadany przez Naczelną Organizację Techniczną, która zarządza zbiorami. Muzeum ma długi sięgające 4 milionów złotych. Kłopoty spiętrzyły się, gdy muzeum nie dostało rządowej dotacji. Naczelna Organizacja Techniczna rozpoczyna procedurę likwidacji instytucji. Szczegóły Natalia Gorzelnik. Muzeum nie wypłaca pensji, ma też zaległości w czynszu. Mariusz Kłodkiewicz, dyrektor biura NOTU, tłumaczy, że organizacja jest ustawiona pod murem. Chodzi o to, żeby nowa instytucja wzięła tego pensji, bo zawsze było muzeum finansowane przez państwo. A jeśli nie, kolekcji to jest sprzedaż. No, musimy tym ludziom zapłacić. Musimy zakończyć likwidację, musimy zapłacić czynsz. Jednak ministerstwo odpowiada, że nigdy nie było mowy o spłacaniu zobowiązań NOTU. Ministerstwo Kultury nie odpowiada za długi czy zobowiązania NOTU wobec pracowników czy wobec kogokolwiek innego. Jest mowa o powołaniu zupełnie nowej instytucji o nazwie Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie. Od samego początku rozmów mowa było o przekazaniu nieodpłatnych zbiorów. Mówi Radosław Różycki, rzecznik resortu. W sprawie utworzenia nowego muzeum cały czas trwają rozmowy. 80 tysięcy zdjęć nadesłanych przez fotografów ze 128 krajów. Od dziś w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu można oglądać wystawę World Press Photo 2016. Tematycznie wystawę fotografii prasowej w Toruniu zdominował kryzys migracyjny oraz dzieci, które są ofiarami wojen, konfliktów czy katastrof. Znajdą się jednak na niej także bardziej optymistyczne tematy, zapewnia Babette Warendorf z centrali World Press Photo. Apart from the highlights of także możemy zobaczyć różne historie, które do tej pory nie były znane szerszej publiczności, na przykład bardzo piękne fotografie związane z tradycją obchodu święta Maj w Hiszpanii, które na początku wiosny odbywają się i widzimy na nich dziewczęta w otoczeniu kwiatów. Wrestling w Singapurze, do tej pory jakby nieznana dyscyplina. Są też zdjęcia z północnej Korei, które pokazują kraj z takiej strony niewidzianej do tej pory. Maybe the most isolated country in the world. Ekspozycja będzie czynna do 12 lutego w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. Uniwersytet Opolski, jako jedna z niemal 30 uczelni w Polsce, zorganizował kolejną edycję Nocy Biologów. Podczas wydarzenia wszyscy zainteresowani, niezależnie od wieku, mogli zapoznać się bliżej z tajnikami nauk biologicznych. Dużą popularnością wśród starszych uczestników Nocy Biologów cieszyły się eksponaty przywiezione przez pracowników Instytutu Protez Sercowych w Zabrzu. Przemysław Kurtyka, który prezentował m.in. sztuczne serca, nie krył zadowolenia. Muszę powiedzieć, że jestem pozytywnie zaskoczony, ponieważ zainteresowanie jest naprawdę olbrzymie. Ludzie podchodzą, pytają, czy to jest sztuczne serce, dlaczego one jest stosowane i na jakiej zasadzie działa, także naprawdę jestem pod dużym wrażeniem, że aż takim zainteresowaniem cieszą się nasze eksponaty tutaj z Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii. Młodsi entuzjaści biologii mogli skorzystać z wyjątkowych lekcji, w czasie których eksperymentowali z kryształami soli, poznawali egzotyczne motyle i pajęczaki, a także zapoznawali się z dziejami Ziemi. To
dowiedzieliśmy się bardzo dużo rzeczy o prehistorii i o prehistorycznych zwierzętach, które żyły w pleistocenie i w erach mezozoicznych. Chodzi o dinozaury i zwierzęta z epoki lodowcowej. Zjawiło na mnie ogromne wrażenie amonity, które miały średnicę około metra. I była też szczęka jakiegoś zwierzęcia z pleistocenu, ale nie pamiętam już jakiego, bo zapomniałam. Wszyscy uczestnicy Nocy Biologów zapowiedzieli, że już teraz czekają z niecierpliwością na kolejną edycję tego wydarzenia. Jest pozwolenie na budowę gazociągu, który ma przebiegać przez Opolszczyznę. Wojewoda Adrian Czubak wydał dokument zezwalający na realizację korytarza energetycznego między Zdzieszowicami a Brzegiem. Odcinek o długości 84 km to część korytarza gazowego północ-południe, którego celem będzie wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski. To jest inwestycja strategiczna, przekonuje wojewoda. Oczywiście to nie tylko bezpieczeństwo i możliwość korzystania z tego czynnika energetycznego przez krajowych odbiorców, ale również ma to bardzo szczególne znaczenie dla międzynarodowych połączeń, jeżeli chodzi o przesył tego czynnika energetycznego od północy do południa, czyli tam od terenu Litwy poprzez naszych południowych sąsiadów, chodzi o Czechy i Słowację. Marek Ryznar z oddziału Gaz Systemu w Świerklanach mówi, że do lipca powinien zostać wybrany wykonawca, a budowa ruszy wkrótce, a później potrwa około 2 lat. W zasadzie można powiedzieć, że zmienia się ten kierunek przepływu gazu, bo do tej pory my jako południe byliśmy bardziej, że tak powiem, zgazyfikowani, zasilani od kierunku, się tutaj nie mówiąc, gazociągu jamalskim, który jest na północy, ale budując właśnie takie pierścienie, przeznaczenie energetyczne zostanie znacząco poprawione. Gazociąg zostać ponad 2000 nieruchomości. Ich właściciele dostaną stosowne odszkodowania. Łączny koszt budowy opolskiego odcinka gazociągu to 1,5 miliarda złotych, a 340 milionów złotych uda się pokryć dzięki pieniądzom unijnym. W Rzeszowie bezdomni będą uczyć się udzielania pierwszej pomocy. W ramach akcji Każdy może zostać bohaterem Podkarpackie Centrum Ratownictwa Medycznego przeprowadzi szkolenie w rzeszowskim schronisku. Arkadiusz Rząsa z centrum podkreśla, że znajomość zasad pierwszej pomocy przez osoby bezdomne może okazać się bardzo przydatna. Szkolenie dotyczy pierwszej pomocy łącznie z użyciem automatycznego defibratora. Chcemy pokazać, że te osoby, które są gdzieś mało widoczne, my ich widzimy tak naprawdę na peronach, na jakichś dworcach, i te osoby też również mogą pomóc każdemu. Prezes Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy imienia Świętego Brata Alberta Aleksander Zacios przyznaje, że szkolenia dla bezdomnych to bardzo cenna inicjatywa. My posiadamy 3 schroniska i mamy około 200 osób w schronisku dla bezdomnych. Jeżeli te 200 osób mogłoby udzielić pomocy komuś gdzieś tam na ulicy, gdzieś na dworcu, czy w schronisku, czy gdzie indziej, to fantastyczna sprawa. Pierwsze ze szkoleń odbędzie się 21 stycznia w schronisku dla bezdomnych w Rzeszowie. Port morski w Elblągu miniony rok zakończył na granicy opłacalności. W porcie przeładowano 130 tysięcy ton różnych towarów. To dużo mniej niż są jego możliwości. Na brak zysku wpływa gorsza wymiana gospodarcza ze stroną rosyjską. Port morski w Elblągu handluje głównie z portami obwodu kaliningradzkiego. To uzależnienie od naszego wschodniego sąsiada decyduje o tym, że do Elbląga przez Cieśninę Pilawską nie mogą zawijać jednostki bander trzecich, na przykład z krajów Unii Europejskiej. Na wymianę z Rosją mają wpływ też notowania rubla i decyzje polityczne, między innymi o zakazie wymiany niektórych towarów, tłumaczy Arkadiusz Zgliński, dyrektor portu. To zmniejszenie wolumenu spowodowane jest różnymi, niedaleko, może nie sankcjami, daleko, ale działaniami. A to było tak, lubi się podniecać, bo to wiesz, co to jest psychologia, bo mu tutaj na Mazowszu na Warszawie. Lubią się tak podniecać, co powiedział, co powie drugi. Trzeci, czwarty też tak. Podejrzani o ustawianie przetargów na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim pozostaną w areszcie. Sąd Okręgowy w Olsztynie nie przychylił się do ich zażalenia w sprawie tymczasowego zatrzymania. 20 grudnia zeszłego roku na wniosek prokuratora okręgowego Sąd Rejonowy w Olsztynie zatrzymał na 3 miesiące małżeństwo będące pracownikami UWM. Małżeństwo oskarżone jest o ustawianie przetargów i wyłudzenie około 400 tysięcy złotych na szkodę uczelni. Sąd Okręgowy odrzucił ich zażalenie w sprawie tymczasowego aresztowania, wyjaśnia sędzia Olgierd Dąbrowski-Żegalski. Sąd nie uwzględnił tych zażaleń. Jak trzeci raz ci mówię. Sąd Okręgowy potwierdził, że zgromadzony dotychczas materiał dowodowy pozwala na przyjęcie istnienia dużego prawdopodobieństwa
miejsca, że... Ale każdy ma jakiś autyzm, za to się chwali. Oskarżonym grozi kara do 10 lat więzienia. Prokurator bada także inne postępowania, w których uczestniczyli podejrzani. Daniel Wojciechowski, Polskie Radio Olsztyn. Państwowa Straż Łowiecka i Państwowa Straż Rybacka na Dolnym Śląsku nie wykonywały rzetelnie swoich działań, wynika z opublikowanego dziś raportu Najwyższej Izby Kontroli. Straż Łowiecka całkowicie przestała kontrolować firmy, które oferują organizację polowań dla obcokrajowców. Tylko teoretycznie są również kontrole lasów i wód. Strażników jest tak mało, a obszar tak duży, że średnio 1 hektar dolnośląskich lasów może być sprawdzony raz na rok. Jeszcze gorzej jest z kontrolą jezior i rzek. Strażnicy są w stanie sprawdzić każdy hektar wód co 5 lat, mówi Wioletta Matuszewska-Patębska z delegatury NIK we Wrocławiu. Straże nie prowadziły dokładnego rozpoznania i analizy zagrożeń, dlatego też tak naprawdę nie miały szans działać prewencyjnie ani skutecznie zwalczać usownictwo. Ich działalność głównie skupiała się na doraźnych interwencjach. Najwyższa Izba Kontroli ma również zastrzeżenia co do funkcjonowania magazynów z bronią oraz braku regulacji dotyczących grzywien. W rezultacie kary były wymierzane uznaniowo. Raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczy lat 2013 do pierwszej połowy 2016 roku. 24 godziny w Polsce i na świecie. Zbliża się godzina 23, czas skończyć nasz magazyn. Ja już bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Witold Tabaka, do usłyszenia. Reklama. No. Każdy kucharz wie, że jeśli chodzi o warzywa i owoce, najważniejsza jest świeżość. Bo tak. To, co dobre, powinno być świeżo zerwane, świeżo zebrane i przede wszystkim codziennie dostarczone prosto na ryneczek Lidl. A już teraz na ryneczku Lidl kiwi w opakowaniu XXL. Jedynie 6,99 za 1250 gramów. A pomidory rzymskie tylko 3,33 za 500 gramów. Lidl, fresh food partner Mistrzostw Świata Piłce Ręcznej Francja 2017. Ryneczek Lidl. Po prostu świeżo. Niezależna scena młodych polskiego radia. Za reklama, proszę Państwa, my tego nie lubimy. Chamstwa takiego, takiej tej chciwości nie lubimy. Ta reklama, to powinni zrobić radio z reklamą, a nie tu się pchać.